Witam serdecznie. Ostatnio pokazywałem partię w wariancie A01. Znalazłem partię w wariancie A02. No i tak po kolei będziemy znajdować moje wygrane. Przeciwnikiem był Rafał Szymczak. Zdolny, młody szkoleniowiec pracujący w Warszawie z dziećmi. W pierwszym ruchu gra F4. No gra to dobrze, gra to zawsze. Czasami buduje kamienną ścianę. Czarnymi też gra obronę holenderską. Trzeba wygrać. Jak grać? Jedna recepta jest prosta. Rauf Mamedow przeciwko Nakamurze przeszedł do swojego debiutu szczurkowego. Przeszedł do obrony pirca E5. No i teraz się gra zaczyna. Znaczy jeszcze nie teraz, no ale dużo, dużo. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów, tak jak to zrobił Władimir Fidosiejew, młody, doskonale rozwijający się szachista, niedługo wejdzie do pierwszej dziesiątki światowej, po prostu zagrać odwróconymi kolorami obronę holenderską, zgodnie z radą Tigrana Petrosiana, że jak ktoś gra holenderską, to mu nie przeszkadzać. C5, G3, goniec G2, G6. Tak sobie gramy obronę holenderską, którym chcemy czarnymi przygotować posunięcie E5. Inny sposób pokazał Piotr Leko przeciwko Wasylowi Iwanczukowi. I powstała obrona sycylijska, wariant zamknięty. I tak sobie panowie grali. Jest jeszcze jedna metoda. Zagrać w pierwszym ruchu E5, zaofiarować piona, potem D6, odbić końcem. Nazywa się to Gambit Froma przeciwko debiutowi Birda. F4, debiut Birda, to co widzimy, Gambit Froma. Ja kiedyś tak zagrałem w Mistrzostwach Polski Juniorów przeciwko Janowi Przewoźnikowi. Graliśmy 22 lipca w Święto Państwowe. No. Wykosił mnie doskonały szachista, doktor szachów. Tak, ma doktorat szachów. Skoczek F3, groził szach na H4, G5, gonimy skoczka, G3, G4. Skoczek E7, biały skoczek aż się chowa na G2 i tak sobie gramy. Dla zawodnika atakującego czarnymi jest to doskonała pozycja. Niestety Gambit Froma został obalony w epoce programów komputerowych. Dlatego spróbowałem zachęcić mojego przeciwnika do zagrania Gambitu Froma białym. Tak, gdyby teraz zagrał E4, no bym piona wziął, D3 wziąłbym, zagrał skoczek F6, goniłby skoczka D5, żeby przyjść skoczkiem na E4 i teraz są dwa posunięcia. Jedno to jest G5, na które przygotowałem skoczek E4, grały dwie panie. Czechosłowacji, w zasadzie w Czechach. Bijemy, wymieniamy hetmany, król zderoszowany, goniec E3, ale mamy piona więcej, mamy parę gońców i powinniśmy wygrać. Dlatego lepsze jest F5, na co przygotowałem E5, i na G5, nie skoczek FD7, jak grano w jednej partii,
Rok wcześniej Szymczak Siekierski, tak, Rafał Szymczak miał taką partię, ja ją podejrzałem, dlatego chciałem zagrać E4 i teraz goniec się nie mieści. Jeżeli będzie wzięty skoczek, to są problemy z gońcem. Grozi szach na H4, hetman H5 nic nie daje. Podobny wariant jest po goniec F1. Goniec F5, Gf6, hetman F6, znowu grożą szachy. Tu jak policzymy piony, to białe mają 4. Czarne mają tak za 7, 3 piony za figurę, plus centrum, plus atak na króla. To musi być wygrana. Hetman H5, hetman G5 i oczywiście nie wymieniamy hetmanów. Grożą, grożą straszne rzeczy. Goniec E7. Goniec nie może wyjść, bo na B2 wisi. Więc coś takiego sobie przygotowałem. Jednakże mój przeciwnik był bardzo sprytny. Bardzo sprytny i od razu zagrał po namyśle G3. Czuł, że coś przygotowałem i się po prostu wystraszył. No, jak się wystraszył, to już mały plusik, bo mniej pewnie gra swój ulubiony debiut. Skoczek F6. Tu można grać różnie w debiucie. Białymi, czarnymi nie ma co wgłębiać się w warianty. Trzeba skończyć rozwór. Goniec G2, G6, D3. Goniec G7, E4. O! I to jest poważne wyzwanie dla czarnych. Co zagrać? Nie wolno puścić białego pionka na E5. Białe wykonały cztery posunięcia pionkami i mają ciut gorszy rozwój figur. Dlatego trzeba wymienić. Można było zagrać D6, ale lepiej wymienić i coś zagrać. Teraz można zagrać D6, a najlepiej zroszować, uciec z królem z linii centralnej. Teraz białe miałby małą przewagę, gdyby pchnęły pionka na e5. Jednakże cały czas odbywa się to kosztem rozwoju figur. D6, G4, skoczek F4, skoczek F4, skoczek E5. Jak widzimy, czarne znowu ofiarowują figurę za dwa piony, mają silne centrum, pozycja białokróla jest osłabiona. Gra jest skomplikowana. Czarne mają rekompensatę. W partii nastąpiło skoczek F3 i partia poszła swoim torem. Samodzielna gra C6. C6. Piony B7 i C6 są klinem przeciwko gońcowi. Fianchettowanemu. Fianchettowanemu. Jeżeli przeciwnik stawia gońca na G2, dobrze jest ustawić piony na B7 i C6. Analogicznie przy gońcu na G7 na B2 i C3. E5. I to jest posunięcie fatalne. Fatalność posunięcia polega na tym, że białe się zapóźniły w rozwoju. Skoczek G4, H3, kolejne fatalne posunięcie, które pozornie nic nie psuje. Jak mawiał Jacek Bogusław Bednarski, słabości pionkowe jak magnes ściągną pionki do przodu. I co my tu widzimy? Kolejny biały pion idzie, czarne trochę przestawiają figury, skoczek H6, ale skoczek stanie na F5. Roszada. D6. I co białe mają zrobić ze swoim centrum? Centrum białych znika. Goniec czarnopolowy strzela. C3. Teraz czarne wprowadzają do gry figury. Skoczek A6. Goniec E3.
Skoczek F5. Skoczek z tempem wchodzi na centralne pole. Goniec F2. Skoczek C7. Skoczek zmierza na E6 lub na D5. W tej pozycji, gdyby białe kończyły rozwój, miałyby trochę gorszą pozycję. Białe nie mają żadnych przesłanek, żeby atakować na króla. Należało zagrać skoczek BD2 po D5, hetman B3, skoczek E6, wieża AE1, A5, skoczek E5, A4, hetman D6. Czarne miałyby troszeczkę lepszą grę. Białe poczuły się pewnie i zagrały G4. Jest to tak zwany atak serca. Nie ma żadnego powodu, żeby kolejnego pionka sprzed własnego króla pchać do przodu. Biały król jest osłabiony. Czy zdziwimy się, kiedy partia skończy się atakiem na białego króla? Zdziwimy się. Skoczek E7. Goniec G3. Skoczek C na D5. Skoczek poszedł do centrum. Hetman B3. Co teraz? Okazuje się, że już można poderwać pozycję białych ruchem H5, jak strzałeczka pokazuje. Po GH5, skoczek F5, wisi goniec. I teraz albo król H8, albo skoczek FE3. Skoczek zająłby silne pole w partii. No. No ale ja nie jestem automatem i chciałem skoczka D5 mieć takiego elastycznego. Odszedłem królem na H8. Teraz biały znowu powinien kończyć rozwój figur. Jak widzimy, białe są w debiucie, a wykonują kolejne posunięcie z gry środkowej. Skoczek G5. Może przeciwnikowi marzył się jakiś mat Beniowskiego albo wygranie jakości. H6, skoczek został przegoniony, król dostał dodatkowe pole na H7, skoczek E4. Co teraz? Co zagrać czarnymi? Odpowiedź jest prosta. Wejść skoczkiem na E3 i bronić go ze wszystkich sił. Taki skoczek będzie cisnął przeciwnika, denerwował go i wymuszał kolejne osłabienie. Teraz białe mogły zagrać lepsze posunięcie wieża F3, po skoczek G2, król musi bić, D5, skoczek się wycofuje, B6, C5, goniec B7. Jak widzimy, brak białopolowego gońca dla białych jest straszny. G5. Skoczek G6. Wieża F8. Dalej brak białopolowego gońca jest straszny. Z wygraną pozycją czarnych. Z wygraną siła pary gońców i osłabiony biały król. W partii nastąpiła i zastąpiło inne odejście wieży. Wieża F2. No co grać z czarnymi? D5. Wygonić białego skoczka z centrum. I rozbijać pozycję na skrzydle. Teraz biały skoczek mógł odejść na C5. Jednakże też by nastąpiło H5. Goniec F3, G5, FG5,
Przejściowa ofiara skoczka. I po hetman G5 białym pozostaje, jak w tym dowcipie o rozpadzie parlamentu, odszedł par i pozostał lament. Po D5 białe zagrały z skoczkiem na D2. Jak widzimy, cały czas te dwie figury nie grają. Logiczny jest atak na osłabioną pozycję króla na wysunięte piony. H5. GH5. Skoczek 7 na F5. Wtrącone posunięcie. Wtrącone to znaczy, że nie odbiliśmy na H5. Od razu odbijemy za chwilę. Goniec H2. I teraz monstra z strzałką pokazują, że należało grać skoczek H4, goniec F3, G5 i po FG5, hetman G5, król H1, goniec H3, no i to pole G2 takie słabiutkie. Goniec nie broni, bo zostanie zbity i tam będą maty i będą groziły maty skoczkami, hetmanem. Ale to się tak łatwo nie liczy. Zrobiłem normalny, ludzki ruch GH5. Odbiłem piona. Zobaczmy. Czarne mają doskonałego skoczka na E3, który wspierają. Skoczek strzela na cały szereg ważnych pól. Dwie białe figury nie grają. Teraz nie ratowało skoczek F1. Drugi skoczek ładuje się na E3. Jak widzimy, pion poleciał, białe pola są słabe. W partii nastąpiło ciekawsze posunięcie. Skoczek F3, co pozwoliło czarnym logicznie kontynuować atak. Do ataku trzeba wprowadzić hetmana. Hetmana na H4. Hetmanowi przeszkadza skoczek. To chociaż te skoczki pięknie stoją, no alternatywą było wieża G8. Skoczki, wymieniamy jednego obrońcę. Skoczek H4. Teraz znowu skoczek BD2 nie było dobre, ponieważ jakoś poleciała i dalej pozycja się sypie. Dalej pozycja się sypie. To też białe posłusznie wprowadziły hetmana na H4, skoczek D2. No pora połączyć wieżę, wymienić żywiciela białych pól. Hetman B7. Widzimy, że trzeba postawić wieżę na G8, ale najpierw obronić wieżę. Wieża B8, wieża B2. Przypadkiem o zaofiarowanego piona, czy za dwa, czarna wieża wpadła na drugą linię. Jak wiemy, największym marzeniem czarnych jest wpaść na drugą linię. Teraz nie ratowało król H1. Z powodu skoczek G4 z uderzeniem na dwa punkty i odciągnięcie i atak na dwie wieże i goniec D4, i tam wieża w rogu i goniec D4 grozi. Białe zachowały się godnie. Pozwoliły czarnym doprowadzić do pięknego końca. Bo wieża E1. Najprościej w świecie wygrywało posunięcie D4. Wieża E2, skoczek F5, wieża F3, hetman H4, król H1, DC3. Ale to takie prozaiczne rozwiązanie. Każdy lubi atakować króla. Naturalnym ruchem stawiamy wieżę na linii G. Teraz wieża patrzy rentgenem na czarnego króla. I znowu nie ratuje król H1.
Tu już do wygranej prowadzi wiele dróg, na przykład D4, albo wieża bije D2, hetman E3, hetman E3. Jakoś tak chyba jest nieparzysta liczba wież na szachownicy. Tudzież skoczek G4 wygrywa, wieża G2, goniec bije C3. Hetman bije G2. To taka kombinacja. Wieża bije D2. Skoczek bije H2. Wieża bije A2. Jakoś tak dużo figur mają. Czarne grozi. Maty grożą. Grozi wygranie hetmana. Ten hetman chyba pada. I znowu białe pomogły czarnym zagrać przepięknie. Cudownie. Wiecznie zieloną partię pozwoliły zagrać. Wieża bije E3. Proszę znaleźć ruch czarnych. No, Kasparow daje 10 sekund na znalezienie każdej kombinacji w swoim. Goniec D4. Piękne uderzenie. Szach od wieży. Atak na hetmana. Bateria wystrzeliła. I białe, choć mają figurę więcej, czarne zjadają wszystko, co na czarnym polu. Pięknie to stoi. I ponieważ wisi hetman, bijemy gońca. I nie wiadomo dlaczego białe poddały się. Hetman wisi, wieża wisi, skoczek wisi, maty wiszą. No, pozycja z olbrzymią. Bardzo piękna partia, bardzo byłem jej zadowolony, bardzo ładnie ją grałem. Można ją nazwać wiecznie zieloną partią. Tu chciałbym jeszcze raz wrócić do wymowy nazwiska czwartego mistrza świata. Zbadałem zagadnienie, przyjrzałem się motywacji, że podobno jakiś kolega po 70 latach przypomniał sobie, jak z Aleksandrem chodził do szkoły, napisał wspomnienia. Podobno jego nazwisko, jego brata i kogoś tam jeszcze pisało się przez E. Ale tych, co się pisze przez J, jest bardzo dużo. Taka szachistka była Natalia Alochina, mistrzyni międzynarodowa. Dzisiaj przed tym nagraniem oglądałem film z turnieju na Sachalinie, w którym Szipow w obronie Niemcowicza wspomniał o wariancie Aliochina. W tym filmie, w którym przez 7 godzin Kasparow uczy rozwiązywać głównie studia szachowe, też mówi Aliochin. Anatol Karpow mówi Aliochin. I tych szachistów o nazwisku Aliochin jest znacznie więcej niż tym, którym przypisywano nazwisko Alechi. Dla mnie to nie jest wystarczający dowód. W moim odczuciu Rosjanie świetnie wiedzą. Odsyłanie do encyklopedii, jeszcze raz powiem, że była taka polska sześciotomowa encyklopedia, która używała, pisała Aliochin. W Polsce również używa się nazwiska Alechin, takie nazwisko, nawet było bardziej popularne. Myślę, że kłócenie się o to i dyskutowanie nic nie da. Myślę, że Rosjanie dobrze wiedzą, jak to się wymawia. I proszę mi wybaczyć, jak się komuś nie podoba. Ja będę mówił Aliochin, chociaż może mi się zdarzyć i się przejęzyczę i powiem Alechin. Dziękuję wszystkim za uwagę.